Jeśli chodzi o sezonowość, to rzeczywiście występuje to zjawisko dość istotnie i wpływa na rynek podróży autokarowych. Tutaj takim przykładem są oczywiście święta Bożego Narodzenia, święta wielkanocne, które się zbliżają. Tutaj te podróże, zwłaszcza z zagranicy do Polski, kiedy klienci, którzy tam pracują, mieszkają, przyjeżdżają na święta odwiedzić rodziny, ten ruch jest bardzo duży. No i oczywiście wakacje, tak? Lipiec, sierpień to jest bardzo wzmożony ruch i tutaj sezonowość jest zjawiskiem bardzo nieprzychylnym dla przewoźników, bo przez 2 miesiące ten ruch jest bardzo duży, a w pozostałym okresie roku no, trzeba utrzymać i kierowców, i autokary, które tej pracy za dużo nie mają. Jeśli chodzi o tendencje na rynku, to w ubiegłym roku był to rok bardzo rekordowy pod względem rejestracji nowych pojazdów, nowych autobusów w Polsce. To było ponad 2700 sztuk, z czego, tak jak wspomniałem wcześniej, 370 pojazdów to były autokary turystyczne, pozostałe to były autokary miejskie, podmiejskie. I ten rok pokazuje, ta tendencja, że rozwój rynku autobusowego i te ruchy, które się na tym rynku dzieją, ma bardzo duże znaczenie. Jeśli 2018 rok był rokiem rekordowym pod względem rejestracji nowych pojazdów, czyli inwestycji w nowe autokary, nowe pojazdy, to możemy też wnioskować, że to zapotrzebowanie na te pojazdy jest. Wymogi, które wprowadzają miasta, zwłaszcza miasta zagraniczne, my mamy z tym do czynienia praktycznie co miesiąc, któreś z miast w Europie wprowadza rygorystyczne normy co do wjazdu pojazdów do centrów miast. I norma Euro 6 to jest w tej chwili jedyna norma, która pozwala wjechać do dużych aglomeracji miejskich na zachodzie. W związku z tym potrzeba wymiany sprzętu jest jakby wymuszona, bo inaczej nie moglibyśmy realizować połączeń międzynarodowych. I to też będzie następowało w Polsce. W związku z tym inwestycje, które są czynione, to jest też ekologia. Bardzo dużo jest rejestrowanych autobusów elektrycznych, hybrydowych, jeśli chodzi o połączenia miejskie i podmiejskie, bo jednak zasięg tych pojazdów jest niewielki, w związku z tym na dalekie trasy trudno jest wykorzystywać tego typu pojazdy, ale w komunikacji, zwłaszcza miejskiej, w dużych aglomeracjach jest również ubiegły rok był rekordowym pod względem rejestracji pojazdów elektrycznych i hybrydowych.